Gość, Radia Zachód. Krzysztof Bałk, witam. A moim gościem jest Waldemar Sługocki, poseł Platformy Obywatelskiej, szef Lubuskich Struktur Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa. Rozmawiał Pan z premierem Donaldem Tuskiem w swojej sprawie? Nie, nie rozmawialiśmy. Nie było formuły, żeby na ten temat porozmawiać. Natomiast myślę, że taka rozmowa jest przed nami. Chce Pan to? Te... I myślę, że warto rozmawiać o różnych zdarzeniach. Myślę, że w cywilizowanych społecznościach taka rozmowa jest czymś koniecznym, nieodzownym i myślę, że w naszym przypadku także do niej dojdzie. Niektórzy politycy wskazują na różne traktowanie przez premiera pana i posła Romana Giertycha, który był w tym czasie w Sejmie i nie głosował. No być może, no to jest odpowiedzialność, którą oczywiście ponosi pan premier Donald Tusk. To jest decyzja pana premiera i to jest jego odpowiedzialność. Punkty widzenia oczywiście są różne. Ja też rozumiem punkt widzenia prezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ale tak jak pan sugeruje, panie redaktorze. Opinia na ten temat jest bardzo zróżnicowana i to dobrze, że żyjemy w kraju, w którym każdy ma prawo do swojej opinii. Czuł Pan wsparcie swojego środowiska i nie tylko, bo jak słyszałem i czytałem to z różnych scen. Stron politycznych miał pan pozytywne no i negatywne głosy? Tak, znaczy generalnie te pierwsze głosy były bardzo emocjonalne i, i były bardzo różne, ale per saldo generalnie chcę powiedzieć, że otrzymałem bardzo dużo niezwykle pozytywnych, nawet ciepłych głosów wsparcia. Za nie wszystkie bardzo serdecznie dziękuję, bo jest takie polskie powiedzenie porzekadło że przyjaciół poznaje się. W biedzie, ale także oczywiście mam świadomość i na nikogo się nie obrażam. Jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat, wszystkie głosy bardzo szanuję. Ze wszystkimi starałem się zapoznać i każdego punktu widzenia, tak jak mówiłem, bardzo szanuję i się niezwykle cieszę, że możemy w sposób nieskrępowany wyrażać swoje opinie na dany temat, a to większość decyduje. Potem jakiś scenariusz w życiu zwycięża. A jakie szanse są w ogóle na porozumienie koalicji w sprawie ustawy aborcyjnej? Projekt został ponownie złożony, który. Podpisałem, poparłem, wymieniony. OBS-u nadal jest. jest tak. Myślę, że jest teraz chwila czasu na to, żeby porozmawiać. Ważne jest to, co mnie zaskakuje poniekąd, bo wszyscy Państwo także to słyszycie w przestrzeni publicznej, że ta debata na temat projektu odbywa się w przestrzeni medialnej. To dobrze, że ona też się tam odbywa, bo my, społeczeństwo, także powinniśmy być poinformowani o. O tym, jak ta debata wygląda, jak się toczy. Natomiast w mojej ocenie zabrakło takiej szczerej i merytorycznej przede wszystkim debaty Czyli pomiędzy poszczególnymi aktorami biorącymi udział w tym procesie decyzyjnym, pomiędzy poszczególnymi środowiskami politycznymi. Jest teraz nieco więcej czasu, bo jest przerwa wakacyjna, więc mam nadzieję, że ta przerwa wakacyjna będzie służyła temu, żeby podyskutować na ten temat. Projekty trafią także do komisji. W komisji jest dobry czas, żeby ewentualnie podyskutować, jeżeli są inne punkty widzenia na temat ewentualnych, ostatecznych rozwiązań, Wiązań, które wyjdą z komisji i trafią na posiedzenie plenarne Sejmu, potem Senatu, więc myślę, że potrzebna jest naprawdę taka cywilizowana, pogłębiona debata, ale uwaga merytoryczna. Zdaję sobie sprawę, że w tego typu sytuacjach także będą emocje, ale emocje mogą być, ale nie mogą brać góry nad merytoryką. Merytoryka, merytoryka i jeszcze raz merytoryka. Doniesienia medialne raczej na to nie wskazują, że tutaj te emocje zostały wygaszone, że Lewica zrobi krok do tyłu, a tak samo zrobi to PSL. Być może na dzisiaj, panie redaktorze, ale wierzę w to, że taka debata, nie wiem jak ona się zakończy, ale taka rozmowa, debata, dyskusja naprawdę serio, bardzo poważna, merytoryczna, co podkreślam, będzie miała miejsce i mam nadzieję, że będzie także możliwe znalezienie tutaj takich rozwiązań, które spowodują, że wszyscy aktorzy. Tej koalicji 15 października to rozwiązanie poprą. Niełatwo jest rządzić w koalicji, kiedy różne ugrupowania mają różne interesy i różne obiecane, obiecane dla swoich wyborców rzeczy. Kredyt na start jest blokowany przez Polskę 2050. Marszałek Sejmu powiedział, że jego klub nie poprze projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym na start, gdyż zabiera rozwiązania, które zapewnią prosty przepływ pieniędzy. Państwowych do deweloperów. Tak, ale znam wypowiedź bardzo świeżą pana Marszałka Szymona Hołowni z piątku czy z czwartku, przepraszam, ale z ostatniego posiedzenia Sejmu z ostatniego tygodnia kiedy nieco modyfikuje to stanowisko i to stanowisko jest bardzo kompromisowe, ale także jest uzasadnione merytorycznie. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że ważnym elementem jest także zabezpieczenie strony podażowej, czyli chodzi o to, żeby tych mieszkań na rynku było coraz więcej, czyli chcieli byśmy jako rozumiem koalicja 15 października stworzyć takie mechanizmy które zdywersyfikują tą pomoc ludziom oczekującym na mieszkanie w Polsce i obok kontestowanego przez pana marszałka Szymona Hołownię kredytu na start pojawią się dwa inne elementy które mają wspierać właśnie tą stronę Podażową. A właściwie trzy, bo z jednej strony to kwestie regulacyjne, umożliwiające budow rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym również zapisy dotyczące dostępu do gruntu, racjonalizacji, całego procesu budowlanego, etc. etc., Ale dwa takie już wprost, związane wprost z kredytem na start, to jest po pierwsze rozwój budownictwa społecznego, i tu muszą znać, znaleźć środki, oczywiście także publiczne i po drugie wsparcie samorządów terytorialnych w odtworzeniu czy też tworzeniu nowej substancji komunalnej i znam tą wypowiedź pana marszałka, że pod tymi warunkami, czyli jeżeli ta wiązka oferty będzie zdecydowanie większa i poprawi podaż, czyli będzie więcej mieszkań na rynku, to taki, takie rozwiązanie i Marszałek Szymon Hołownia i Polska 2050 jest w stanie poprzeć, ale też jestem po rozmowach z szefem Komisji Gospodarku i Rozwoju, panem Ryszardem Petru, z którym także na ten temat rozmawialiśmy 2-3 tygodnie, 4 tygodnie. Temu, także z szefem Komisji Gospodarki w, w Senacie, więc myślę, że takie rozwiązanie trafi na podatny grunt, ale oczywiście musimy chwilę poczekać na efekty i na przygotowanie regulacji, właśnie takiego pakietu. Tych trzech rozwiązań. No brakuje według szacunków, brakuje około dwóch milionów mieszkań, ale problem w tym jest, że milion osiemset tysięcy mieszkań stoi pustych, tak. że trzeba może, by zmienić Dokładnie, przepisy tak. dla tych osób, które wynajmują mieszkania, żeby czuli się bezpiecznie, żeby te mieszkania wynajmowali. Ale też, panie redaktorze, jest cała masa mieszkań z jednej strony zdegradowanych w zasobie jednostek samorządu terytorialnego Czyli komunalnych, tak, tak. Komunalnych, na które brakuje środków finansowych. I tutaj też musimy Mieć w polu widzenia tego typu potrzeby i środki na rewitalizację, na odtwarzanie tego potencjału muszą się znaleźć, ale także samorządy muszą otrzymać wsparcie państwa, jeżeli chodzi właśnie o budowanie nowej przestrzeni komunalnej, nowych mieszkań komunalnych bez względu na to, ale to też ważne jest, żeby poszczególni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci odpowiednio adresowali tą ofertę mieszkaniową, bo też widzą przekrój, prawda, swego społeczeństwa i widzą, w których obszarach są deficyty, więc to wszystko, to wszystko musi być bardzo kompleksowo przygotowane, przedstawione i wiem, że taka propozycja wtedy znajdzie akceptację i poparcie wszystkich środowisk politycznych. Polska 2050 natomiast walczy o obniżenie składki zdrowotnej, wskazując nawet to, że jeżeli wystarczyło pieniędzy na rentę wdowią, to powinno wystarczyć także na obniżenie składki zdrowotnej. Tak, tak, znam to wypowiedzenie, te wystąpienia przepraszam i także znam pytanie pana posła szefa klubu Polski 2050 Mirosława Suchonia na ostatnim posiedzeniu Sejmu takie pytanie skierował właśnie do ministra finansów, pana Andrzeja Domańskiego i otrzymał także oczywiście odpowiedź, że taka regulacja stopniowo będzie przygotowywana w pierwszym kroku już od, od roku 2025, czy od przyszłego roku będzie zwolnienie od chociażby obrotu składnikami trwałymi, czyli tak, nie no można, to bo to będzie. są absurdy, prawda, które pojawiły się w Ktoś polskim prawie samochód i musiał tak, tego podatkowym z i składkę zdrowotną, tak, czy od nieruchomości, czy od samochodu, jakiegokolwiek innego środka trwałego, no to są absurdy, które nie powinny mieć miejsca, oczywiście i to minister Domański już zapowiedział, wracając do składki w wdowie, ona jest bardzo ważna i oczekiwana, bo proszę zwrócić uwagę, że niestety w naszym życiu, naszych bliskich są takie zdarzenia, kiedy umiera, odchodzi z tego świata bliska nam osoba i zostajemy na przykład z bardzo niskim świadczeniem rentowym, mentalnym, takie jest, dom, czy tak jest do utrzymania. Czy też nawet bez dużego domu i mieszkania, nawet w małym mieszkaniu czasami te świadczenia są tak niskie, że nie wystarczają, mówiąc prosto od pierwszego do pierwszego, więc wsparcie tych osób tym rozwiązaniem... Jest bardzo ważne i sensowne, społecznie usprawiedliwione, a wręcz pożądane. Ogląda Pan Olimpiady? Tak, oczywiście. No na razie to więcej do informacji dotyczących wokół Olimpiady, co się, te, tych rzeczy, a natomiast mniej o wydarzeniach samych sportowych. No Wiem, że samo sama otwarcie wzbudziło wiele kontrowersji. Niestety nie mogłem oglądać otwarcia, ponieważ byłem w podróży. Z Warszawy, po właśnie zakończeniu posiedzenia w piątek, do Zielonej Góry, więc nie widziałem samego otwarcia. Wiem tylko, że jest wiele emocji. Natomiast cieszę się także z pierwszego srebrnego medalu, i to w dyscyplinie, w której nie mieliśmy od wielu, wielu lat sukcesów. Także to wszystko cieszy. Myślę, że generalnie Olimpiada powinna być takim czasem, kiedy ta rywalizacja sportowa, rywalizacja wielu narodów, niemal wszystkich narodów, które egzystują na globie, powinna skłaniać jednak do pozytywnej refleksji, do pokoju, do tolerancji, do wolności, do odłożenia broni, do wzajemnego rok. szacunku. Tak, więc raczej w takim duchu wszyscy powinniśmy się zachowywać, wygaszenia też emocji, które Pojawiają się a te emocje, oczywiście one powinny być pozytywne, negatywne. Czasami przełkamy gorycz rozpaczy, kiedy nasz ulubieniec, ulubienica rywalizuje w jakiejś dyscyplinie sportowej. Często jest tak w sporcie, dlatego go pewnie kochamy, że faworyt nie wygrywa, a ktoś zupełnie niespodziewany zdobywa olimpijskie laury i dlatego pewnie wszyscy kochamy rywalizację sportową. Lubuskie też robi interes na tej olimpiadzie, ponieważ ma swój udział w Domu Polskim w czasie Igrzy, Zadaniem jest promocja regionu. Tak, wiem o tym, o tym zdarzeniu, że taka, takie zdarzenie ma miejsce. Myślę, że to jest, tak jak mówimy, bardzo wielkie, chyba największe na świecie zdarzenie. Stosunkowo niedaleko, bo w Paryżu, na kontynencie europejskim, co wcale nie jest takie Postulatę oczywiste. Postulatem wróciła olimpiada Tak jest, do Paryża, jest, tak do Paryża. Jest. i wydaje się, że z tego, z tej perspektywy widza, czyli oglądającego wzmagania sportowe za szklanego ekranu, to wszystko wygląda w mojej ocenie imponująco. Nieco inny styl Francuzi zaprezentowali organizacji, wykorzystując także ten potencjał historyczny do rozgrywania wielu dyscyplin, które są are, arenami właśnie tej rywalizacji sportowej. Myślę, że są tam wszyscy wielcy tego świata i w sensie politycznym, kulturalnym, biznesowym. Jeżeli hmm, lubuszanie, my, nasz region, chce tam być obecny i wykorzystać tą obecność także do promocji regionu, zawierania kontraktów z różnymi aktorami gry o rozwój w wymiarze, Europejskim globalnym, no to dobrze, żeby tam być, zaznaczyć, budować też swoją tożsamość. Jak wiemy w Polsce podział administracyjny jest zupełnie świeży, bo dokonał się na mocy ustawy z 5 czerwca 1998 roku przed w życie 1 stycznia 1999 roku, więc jak i pozostałe województwa jesteśmy stosunkowo młodym, także budowanie świadomości wśród ważnych decydentów na świecie, że jest taki region jak województwo. Lubuskie ludzi z pasją otwartych, pełnych entuzjazmu, zabiegających o swoją przyszłość, więc myślę, że ta obecność jest też pożądana. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Waldemar Sługocki, poseł Platformy Obywatelskiej, szef lubuskich struktur platformy obywatelskiej. Dziękuję Pięknie bardzo. panu, dziękuję Państwu, również dziękuję i życzę miłego. Pełnego słońca mam nadzieję dnia. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.